Cześć, kolejny odcinek Survivalu. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby was żadne filmy nie ominęły. Patrzcie, kogo znalazłem w ogóle w tym domku. Mam 21 pochodni, bo najzwyczajniej w świecie pozbierałem z domku villagerów. Jak możecie zaraz zobaczyć, to nie ma pochodni nigdzie. Chyba tu jeszcze są. Nie, tu już nie ma. W ogóle nigdy tutaj nie byłem. Tutaj, o. I nie wiem, co ty chłopie robisz. Bla, ty jesteś farmerem, tak? Karo, te marchewy masz? Okej. Ale zbierzemy sobie tą skrzyneczkę jak najbardziej. Ja też mam 7 skóry i 14 mięcha, bardzo mało, ale po prostu można nie powiedzieć. Co? Czemu oni tak biegają? Ładnie mówiąc, unicestwiłem wszystkie krowy, moje dorosłe. Zostały tylko te małe. O, i parę już urosło. Jak widzicie, dużo jest małych i te małe wszystkie urosły. Przyrzekam, zostały tylko mi małe, chyba urosły w tym czasie. Nie no, czemu tak słabo leci? Okej. Zostało mi 6 krówek, to już nie będę więcej zabijać. 9 skóry mam, to mogę robić 9 książek. Ale okej. Mam nadzieję, że mi starczy 21 pochodni. Ale tu zobaczcie sobie, nie ma pochodni. Tylko mój domek jest oczywiście w pochodni, klasyczek. Zejście bym tutaj zrobił. Tylko poczekajcie. Jedyne co ze sobą wezmę. W razie czego, jakbym miał zginąć, to szczerze nie wątpię, że zginę, jak będę się kopać po prostu w dół. Pyk, 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 pyk. Łopata w razie W. 2T mogę zostawić drabinki, bo bym zapomniał. Wziąłem drabinki i wziąłem drabinki. Co mam jeszcze tak? Mogę tak iść. Lecimy w dół. Super. Co tu mamy i już to jest ciemno, więc można dać pierwszą pochodnię. I lecimy dalej w dół. Pamiętajcie, w życiu nie róbcie tego, co ja robię. Czyli nie kopcie się w życiu prosto w dół. Jest najgłupsze, co możecie zrobić. Ale ja się skopuję w taki sposób. Słyszysz zombiki jakieś? Bo najzwyczajniej w świecie. Czekajcie, wodę gdzieś jeszcze słyszałem. Oj, nic nie widzę. Właśnie o tym mówię. A właśnie, bo tutaj kliknąłem respawn. O, co tu się... Co? Poczekajcie, proszę, gdzie jest mój domek? I po drugie, dlaczego... Utopiec jest w wiosce? Strój ze mną? Na dodatek? Jakby... Say what? A, bo ten... Mam Breaking 3, dlatego się nie zniszczył. Co robi utopiec w wiosce? Widzieliście to? O, teraz go nie ma nagle. Gdzie on jest? Słyszę go. Co, do wody uciekłeś? Nie no, słyszę go. Wy też go słyszycie chyba. Tu jest. Możesz ty rzucać w ogóle? Nie będę z podwodą? Chyba nie. Czemu utopce są? Dobra. Tak, tylko teraz tam na dół. To weź zejdź i nie zginij.
Gdzie może spać pójdę? Tak, to będzie ciężkie. Nie zginąć. Spadłem. No, szkielet, dzień dobry. Kość zawsze na procie. Wszystko odkładam. To wezmę jedynie bloki, żeby tam skoczyć i w razie czego się szybko podsadzić. To mission failed chyba dzisiaj. Angliż, nie mam nawet żelaza. Nie mam nawet zbroi. Niczego właściwie nie mam. No i jakieś kilo by się przydało zrobić. Nawet z drewna. A nie, mam kamień faktycznie. Zapomniałem, że mam kamień. I to wykopimy tą deskę na szybko. Okej. To będzie ciężkie. Nie będę raczej wyłączał. Jestem wiarygodny, przynajmniej chcę być wiarygodny. Najgorsze jest to, że one mnie widzą, ja ich nie. Dobra, biegnę, nie zatrzymuję się. Nikt jeszcze mnie nie goni, chyba nie. Widzę, że nie wziąłem wszystkiego. Tylko ten zombie mnie goni. Ale zombie to nie problem, bo one nie są szybkie. Problemem, wiecie, kto będzie? Szkielet i creeper. Największy. Już słyszę, że jest szkielet gdzieś. Okej, tu są jeszcze itemki. Dobra, jest szkielet faktycznie. To zawijamy. Mam arbuza, to przynajmniej się zregeneruje. Czy już straciłem? Drabinki mam 20. To trochę drabinek. O, zombie. Gdzie to może na tym zakończyć odcinek? Ja spróbuję przejść. Cześć.